Witam serdecznie. Dziś chciałabym poruszyć trudny temat i myślę, że jest to dosyć ważne wideo. Chcę powiedzieć, co myślę. A zacznę od pewnej konwersacji, która miała miejsce ostatnio na moim kanale pod wideo dotyczącym karniworki, Anny Karniworozy i debaty, która nie doszła do skutku. Ja Annę Karniworozę krytykuję przede wszystkim za promocję przemocy względem zwierząt. Natomiast tutaj pojawił się zupełnie inny temat i przyznam się, że tendencyjnie, niestety, z marszu niejako, zaserduszkowałam komentarz osoby, którą rozpoznaję jako wegankę, wiedząc, że krytykuję promotorkę mięsa. Czyli zaserduszkowałam ze względu na to, kto to napisał i jaka osoba podlegała krytyce. Natomiast przyznam się niestety, że dopiero w tej chwili zapoznałam się z materiałem, o którym jest tutaj mowa. I dopiero w tej chwili wyrobiłam sobie swoją własną opinię. I w związku z tym wydaje mi się, że no jednak chyba to będzie istotne, abym ją wyraziła, gdyż tak jak ja z automatu przyznałam rację osobie, z którą łączą mnie najwyraźniej inne wartości i z automatu pomyślałam, że osoba z tego przeciwnego obozu, że tak powiem, no najprawdopodobniej nie ma racji, tak obawiam się, że jeszcze inni ludzie mogą jeszcze większe mieć skłonności do uproszczeń, bo ja jednak zadałam sobie w tej chwili trud, aby zapoznać się z tym materiałem i w tej chwili mam odwagę, żeby sprostować i powiedzieć, co naprawdę myślę. Ok, zacznijmy w takim razie od tego komentarza Anastazji. Ostry film, myślałam, że zbyt ostry, ale już nie wiem, po tym jak obejrzałam film tej kobiety o osobach trans i innych sprawach LGBTQ. To, co mogę powiedzieć, to, że antyweganizm idzie w parze z głupimi, reakcyjnymi poglądami na sprawy obyczajowe. Też to zauważyłam niejednokrotnie. Na przykład chociażby w słynnym wideo jaguarki, która doznała niesamowitej traumy, wstrząsu psychicznego wręcz, kiedy zobaczyła Magdę nawróconą na weganizm w krótkich spodenkach. Natomiast bardzo jej się podobał dokładnie ten sam widok, dokładnie ta sama osoba, te same długie nogi w czasie, kiedy osoba ta spożywała mięso, czyli nagle krótkie spodenki stały się skandalem, pomimo że wcześniej były dumą, bo dumnie reprezentowały środowisko mięsne. No więc faktycznie one czasem grają na tej nucie obyczajowej i to naprawdę często w głupawy sposób, więc przyznam się, że czytając ten komentarz myślałam, że znów mamy do czynienia z czymś tak głupim. Czytam dalej. Dla nich to, że istnieje wiele orientacji, jest dziwne, bo haha, tyle literek. Cóż, nie dziwię się, jak ta kobieta jest ogólnie widać osobą starszej daty, która trochę nie ogarnia. Wow. Dopiero teraz, prawdę mówiąc, to zauważyłam i to we mnie uderzyło, dlatego że właśnie zapoznałam się z tym materiałem źródłowym. I tutaj widzę sporą dysproporcję. Ponieważ ja już na tym etapie wiem, że Anna nie atakowała osób trans czy LGBT. Była to refleksja, jej refleksja, do jakiej ma prawo. Wyrażała też jak najbardziej pokojowe nastawienie. Sama deklarowała, że się przyjaźni z takimi osobami i wierzę, że się przyjaźni, wierzę, że ma takich przyjaciół. Natomiast z tej strony widzimy, no niestety, ageizm. Tu mamy dyskryminację po tej stronie. Jest wypomniany starszy wiek. No, Anna nie jest kobietą starszą. To nie jest starsza kobieta, starsza pani. Myślę, że jest osobą w średnim wieku. Nie jest po 60 na moje oko. Ale nawet gdyby była. No więc o co tu chodzi? Robi się jakaś dziwna, niezdrowa sytuacja. Czyżby gatunek ludzki tak bardzo ewoluował w ostatnich latach, na przestrzeni ostatnich powiedzmy 20 lat, że nagle młode pokolenie wykazuje zupełnie nowe skłonności, zupełnie nowe cechy. Nagle w tym pokoleniu urodziły się jakieś zupełnie nowe orientacje, których nie pojmują osoby mojego pokolenia.
Zakładam, że Anna jest bliżej mojego pokolenia. Na oko daje jej 4 dychy, ale mogę się mocno mylić. Ja nie potrafię szacować wieku, więc wybacz mi, Anna, jeżeli tutaj grubo cię przeszacowałam w którąkolwiek stronę. Ale czy pokolenie 40-50-latków to jest jakiś inny gatunek ludzki? Czy w naszym pokoleniu nie ma osób o orientacji homoseksualnej, osób trans? My za starzy jesteśmy stary pruch nam, my tego nie rozumiemy. A jeżeli faktycznie tak jest, że w naszych pokoleniach i we wcześniejszych pokoleniach nie było tych wszystkich orientacji i tych różnych płci, to czy w takim razie, jeżeli one naprawdę pojawiły się dopiero w młodym pokoleniu, to czy w takim razie to jest w ogóle prawdziwe? Bo chyba psychologia człowieka tak bardzo się nie zmieniła, moim zdaniem. I ja osobiście też chciałabym o tym rozmawiać. Tak? Ja chciałabym o tym rozmawiać. Chciałabym powiedzieć, jak to wyglądało w moim pokoleniu. Dlaczego my nie mieliśmy w ogóle takich problemów? Na pewno były osoby wyraźnie identyfikujące się jako osoby homo i domyślam się, że one miały problemy, czy do dziś być może nawet mają. Ale dlaczego na przykład kobieta o wyraźnych cechach tak zwanych męskich w ogóle się nie zastanawiała nad tym? Ona się nie musiała zastanawiać nad tym, czy ona jest kobietą, czy mężczyzną, czy dzisiaj jest kobietą, a jutro jest mężczyzną. Po prostu była taką kobietą. My mówiliśmy na to, że ktoś ma silny pierwiastek męski, silny pierwiastek żeński. Nawet ja już jako młoda dziewczyna zaangażowana w działalność muzyczną, członek z różnych zespołów metalowych, byłam postrzegana jako atrakcyjny facet przez wiele dziewczyn. We mnie zakochiwały się dziewczyny. Nawet ja sama zakochałam się kiedyś bardzo dogłębnie w kobiecie. Tak, to była jedna z moich największych miłości. Ale czy w związku z tym ja się zastanawiałam, jakiej jestem płci albo jakiej orientacji? Do dziś to dla mnie kompletnie nie ma znaczenia. Dla mnie to jest jakaś próżność. Zastanawiać się, a kim jestem dzisiaj? A z czym ja się identyfikuję dzisiaj? Jeszcze mam inne jeszcze całkiem pytanie. Ile w tym jest takiego wannabe? Ile w tym chodzi o maskę, o tym, jakimi chcemy być postrzegani przez innych? I ja na przykład bardzo bym chciała rozmawiać, docierać do prawdy. Prawdy w człowieku, prawdy o człowieku. Ale czuję, jakby były nam w pewnym sensie kneblowane usta, że nie wolno o tym rozmawiać, bo to tak jakbyśmy za chwilę byli krytyczni w stosunku do tych osób. Ostatnio na moim kanale ukazały się 2 filmy, może już nie tak aż ostatnio, bo ostatnio to w ogóle tak dużo publikuję, że filmy bardzo szybko stają się historycznymi, ale okej, tutaj prezentuję w tej chwili miniatury tych 2 filmów, które nagrałam w sumie tak naprawdę w dalszym ciągu niedawno. Razem z moim synem rozmawiamy właśnie o społeczności LGBTQ. Bardzo gorąco polecam, obejrzyj oba te filmy. I te filmy nawet zostały uznane za krytykę. Ja nagle staję się osobą nieprzyjazną wobec tego środowiska, krytyczną. Prawdę mówiąc, o czymś podobnym mówi Anna też w swoim wideo. Ona mówi, że geje, lesbijki, które dobrze się czują w społeczeństwie, dobrze funkcjonują w społeczeństwie, są w tych swoich związkach, wiedzą, że są akceptowani, czują się akceptowani i dobrze funkcjonują, mogą być traktowani jako zdrajcy przez tych bojowników ze społeczeństwem. I no właśnie, też coś takiego czuję, bo ja też czuję się traktowana, no mnie nikt nie nazwie zdrajcą, bo przede wszystkim ja nigdy nie zostałam zidentyfikowana jako członek LGBT. Ale właśnie, czy ja muszę wprost powiedzieć, muszę zacząć opowiadać jakieś pikantne szczegóły, na przykład mojego związku, mojej miłości w stosunku do tej kobiet? Może w ogóle powinnam powiedzieć, z iloma kobietami się przespałam, żeby zacząć dopiero mieć prawo mówić. Mówić otwartym tekstem na takie różne tematy psychologiczne. Bo moim zdaniem to są problemy psychologiczne, o których no, należy mówić. Psychologiczne, społeczne. Dlaczego ja, z racji, że jestem z innego pokolenia, nie mam prawa powiedzieć, jak na przykład my na to się zapatrywaliśmy w naszym pokoleniu? Jeżeli zacznę rozmawiać o problemach płci, identyfikacji, postrzegania, fałszu, fałszywego postrzegania, iluzji, to będę postrzegana, ja z kolei będę postrzegana jako wróg społeczny.
No tak samo troszeczkę jak w tym momencie, wydaje mi się, że oberwało się Annie. Niesłusznie, ja tam widzę zwyczajną refleksję. Kobieta myśli na głos. Nie widzę tam nic oburzającego w tym akurat filmie. Anglojęzyczny YouTube zaproponował mi taki film, który uważam za ciekawy i istotny. Zatytułowany My Pronouns Are God, God's Self. Przedstawiana jest pewna tiktokerka, która twierdzi, że ona się nie poczuwa do żadnej płci, w związku z tym ona sobie nie życzy być tytułowaną zaimkiem należącym do żadnej płci. Bo ona się nie identyfikuje ani z płcią męską, ani żeńską i ona prosi, aby do niej się zwracać per God, per Bóg, tak? Bóg, bogini, czy jak my tam sobie to po polsku... No sorry, nie bogini, bo przecież bogini to jest rodzaj żeński. No nawet w języku polskim już Bóg to jest rodzaj męski. Słuchajcie, zobaczcie, jakie to jest sztuczne napędzanie i kreowanie problemów. I teraz ktoś, kto o tym rozmawia, kto o tym mówi, z automatu jest postrzegany jako kto? Jako wróg tej społeczności? Ta osoba, która wymaga, żąda, aby zwracać się do niej per Bóg, twierdzi, że jest ateistką, w Boga nie wierzy, ale podoba jej się sposób, w jaki Bóg jest postrzegany, w jaki Bóg funkcjonuje w umysłach ludzkich, w wyobraźni społecznej, jakie reakcje wywołuje, jakie emocje. Ona to chce robić. Chce tak działać na ludzi jak Bóg. Chce wywołać w ludziach takie emocje jak Bóg. Chce być postrzegana jako Bóg i żąda, żeby zwracać się do niej per Bóg. Czyli zobaczcie, tutaj wyraźnie widzimy, że przynajmniej tej dziewczynie chodzi o maskę, o to, w jaki sposób chce być postrzegana przez innych. Jeżeli ona chce być postrzegana w ten sposób i ona ma prawo, bo tutaj dotykamy sfery płciowości, seksualności, więc tutaj każdy ma prawo być postrzegany tak, jak sobie życzy. Ale dlaczego to nie miałoby dotyczyć także innych sfer? Przypuśćmy, skrajny grubas chce być postrzegany jako osoba szczupła. Żąda. Macie widzieć mnie jako osobę szczupłą i piękną. Stary pedofil też może chcieć być postrzegany jako dziewczynka, mała dziewczynka. Tutaj akurat wywołuje skrajny przypadek, który domyślam się, że może wręcz wywołać oburzenie, ale no w pewnym sensie, czy tak nie jest? Czy ten pedofil psychicznie nie jest dzieckiem, tak na serio? Czy to nie jest tak naprawdę prawda o nim? Zobaczcie. O pedofilii nie mówimy, pedofilów nienawidzimy, nie mają żadnych praw. Nie. Oni nie mają prawa do zaimków. No bo zobaczcie, czy pedofilowi damy prawo do, nie dość, że do zaimka, to jeszcze do postrzegania właśnie, bycia postrzeganym jako na przykład dziewczynka, mała dziewczynka. Ale on psychicznie taki może być. To może być osoba o tak jakby niedorozwiniętej seksualności, o seksualności gdzieś tak zatrzymanej na tych wczesnych etapach rozwoju. Mamy różne seksualności i jednym przyzwalamy na ekspansję, no przyznajmy, no dziwne prawa, no bo no, osoby mają prawo być postrzegane tak, jak chcą być postrzegane, a inni muszą na przykład ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. Przecież sportowiec idący na olimpiadę, on może powiedzieć, że on już, na dzień dobry, on chce być postrzegany jako mistrz. Żąda, żeby zwracać się do niego per champion. On chce być tak postrzegany, bo jemu się to podoba. Jest to taka jego, wiecie, no on ma taką wizję siebie. Tak się czuje. To jest jego wizerunek własnego siebie i on żąda, żeby być postrzeganym tak, jak on siebie samego postrzega. Niewidzialność przede wszystkim polega na tym, że nie jesteś tej płci, po pierwsze, która została ci przypisana przy urodzeniu, a po drugie... No i jeszcze takie pytanie, czym to właściwie jest płeć? Bo mnie interesuje, prawdę mówiąc, temat niebinarności. Słucham, w jaki sposób jest on wyjaśniany w internecie. Przyznam się, że do tej pory nie spotkałam się z żadnym sensownym wyjaśnieniem. Bo przede wszystkim mam też pytanie, czym jest płeć? Poza tym, że oczywiście wiemy, czym jest na poziomie biologicznym. Tutaj nie mamy wątpliwości co do tego. I no właśnie, czy to nie jest jedyne, co do czego nie mamy wątpliwości? Ja już oczywiście też nie mówię o tych skrajnych przypadkach, bo oczywiście wiem, że są również takie przypadki osób, które rodzą się
z narządami takimi i takimi osobami o jakiejś zaburzonej gospodarce hormonalnej też wiem. Absolutnie nie przekreślam tych różnych sytuacji. Ale chodzi mi jednak o ogół społeczeństwa. Słyszałam w tego typu filmikach od osób niebinarnych, że one się nie identyfikują trwale z którąś z płci. Jednego dnia się czują mężczyzną, drugiego dnia się czują kobietą, zastanawia się, kim ja jestem dzisiaj. O, dzisiaj jestem kobietą. Kiedy słyszę to, myślę sobie przede wszystkim, jaką trzeba być próżną osobą, żeby w ogóle sobie zadawać takie pytanie, czy ja jestem kobietą, czy jestem mężczyzną. Mnie to nie obchodzi, czy jestem kobietą i czy jestem mężczyzną. Nie obchodzi tylko to, co mogę zrobić, aby poprawić swoją skuteczność, aby móc ratować zwierzęta. Dla mnie liczy się ratowanie życia. Mnie nie obchodzi, czy jestem kobietą, czy mężczyzną, czy jestem postrzegana jako kobieta, czy jestem postrzegana jako mężczyzna, czy następną osobą, która mnie jakoś zafascynuje sobą, będzie kobieta czy mężczyzna i czy w związku z tym powinnam w ogóle rozważać jakąś orientację własną, bo mnie nie obchodzi, jakiej jestem orientacji. Mnie to nie obchodzi. Jak niektórzy z Was wiedzą, sporo czasu spędziłam w Japonii, i zapewniam Was, że japońska kobieta nie jest w odczuciu tym samym, co polska kobieta. Dla mnie japońska kobieta jest jak inna płeć. Wyraźnie czułam, że jest to inna płeć. Japoński mężczyzna to też jest inna płeć niż biały mężczyzna. Zresztą jest kilka typów japońskich mężczyzn. Więc to też nawet dla mnie nie jest jedna płeć. Japoński mężczyzna to nie jest dla mnie jedna płeć, tylko co najmniej takie wyraziste dwa bardzo przeciwstawne typy. Japońskie kobiety mają dużo takich zachowań, które zakwalifikowałabym jako dżentelmeńskie. Kiedy wysiadałam tam z pociągu, z autobusu, z ciężkimi walizami, bezpośrednio po przyjeździe z Polski, liczyłam na to, że może jakiś mężczyzna mi pomoże wnieść ją gdzieś tam na schody. Ale skąd? Takie zachowania to raczej domena kobiet japońskich. Oczywiście, zaraz jakaś Japonka się znajdzie, która pomoże wnieść walizkę na schody. Mężczyzna? Skąd? Jako japońska kobieta po imprezie zaproponuje, czy ciebie nie odwieźć do domu. Tak, zaproponuje podwózkę, zaprosi do restauracji. Japońskie kobiety są bardzo dżentelmeńskie. Są w ogóle inne w odczuciu niż polskie kobiety. W kontaktach z japońskimi kobietami wyraźnie czułam, że to jest inna płeć. Kiedy byłam w tych onsen, jak to się po polsku mówi, chodzi o te gorące kąpiele, gorące źródła. Oni kochają jeździć w takie miejsca i przesiadywać w tej gorącej wodzie. Ale miałam okazję napatrzyć się na wiele też nagich ciał Japonek. I też co mnie uderzyło, że one mają inną budowę ciała, one mają inne ciała. Inaczej wyglądają, także inaczej wyglądają niż białe kobiety, niż my. Co mnie w ogóle najbardziej uderzyło, to to, że pomimo, że byłam tam jedyną osobą rasy białej i pomimo, że mam jasną karnację jak na Polkę, to byłam najciemniejsza z nich wszystkich. Wszystkie Japonki były bielsze ode mnie. To mnie zszokowało, prawdę powiedziawszy, bo na polskiej plaży jestem jasna. Ale tak jak one budziły moją ciekawość, tak samo ja budziłam ich ciekawość. Wiele Japonek próbowało mnie dotykać. Patrzyło na mnie, chciało mnie pomacać. Wyraźnie byłam dla nich jakimś takim obiektem innym. Obiektem ich zainteresowań. Wyraźnie czułam, że traktują mnie jak no co najmniej płeć inną. I one też były dla mnie płcią inną. Więc ja bym do tych wszystkich płci, do tego bycia postrzeganym bym dodała płeć japońska płeć męska, jednego rodzaju, drugiego rodzaju, tak jak mówię, tam są te typy, jest tych parę typów, no typ samuraja silnego, no jest taki typ tam mężczyzny, często dosyć spotykany, no i są ci też ci tacy bardzo delikatni, tacy my powiemy zniewiściali chłopcy. Z kolei też wiem od Japończyków, że oni bardzo dziwnie nas postrzegają. O białych kobietach wyrażają się, że to dla nich są mężczyźni, że to raczej, no raczej nie są kobiety w ich oczach. Także słuchajcie, tego zamieszania z płciami jest dużo, dużo więcej. Ale to wszystko to są problemy moim zdaniem kulturowe, psychologiczne, społeczne.
o których moim zdaniem powinno się normalnie, tak normalnie, otwarcie mówić, rozmawiać. Bo tutaj widzę, że Anastazja, już sam fakt, że Anna rozmawia, mówi, snuje refleksję, od razu wiąże to z prowokowaniem agresji. Pisze, ta kobieta używa w przypadku jakiejś jednej strzelaniny, by straszyć tym, że osoby trans będą dokonywać zemsty. Jak można tak się przyczyniać do nagonki wobec grupy, gdzie tak wiele osób popełnia samobójstwa lub jest mordowana? No więc, no tak jak mówię, no ja nie słyszałam jakiejś takiej nienawiści z ust Anny, nagonki nie słyszałam tam. I mam takie obawy, że to, że ktoś chce rozmawiać, chce zadawać pytania, chce wyrazić, co myśli, co mu się wydaje, nawet przy jak najbardziej pokojowych zamiarach i jak najbardziej przyjaznym nastawieniu, zaraz jest mu przypisywana chęć robienia jakiejś nagonki. Tylko dlatego, że nie przyjmuje wszystkiego z szacunkiem, tak jak jest mu to przekazywane. Anna tutaj poniżej zresztą pisze, jestem całym sercem za ludźmi, którzy są inni. Tylko tak się składa, że geje, lesbijki i transy, których ja znam, nie są dręczeni przez społeczeństwo. No i no niestety, daję w tym przypadku wiarę Annie, ponieważ nie wyczuwam agresji z jej strony. I wierzę, że ma takich znajomych i wierzę, że oczywiście na pewno jest wiele osób właśnie homoseksualnych czy trans, które dobrze się czują, są w pełni akceptowane i oczywiście, że sama też znam wiele takich osób, więc... I to chyba tyle tytułem reakcji i refleksji z mojej strony. Napisz mi w komentarzu, co o tym myślisz? Czy uważasz, że powinno się normalnie, otwartym tekstem rozmawiać, pytać, wyrażać opinie? Czy powinna to być grupa pod ścisłą ochroną? Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.